Jesteśmy na moście rzeki Koprzywiance, na pograniczu wioski Zajeziorze na prawo i Samborzec na lewo. Widzimy przed nami rzeka, która płynie z naszych plec w kierunku na Sandomie. Jest to rzeka o długości 68 km. Dopływ Wisły, wypływa Koprzywianka z Gór Świętokrzyskich, ze Szczytnika, z północnej jego części. I jak widzimy, po prawej stronie tej rzeki formowane są nasypy nowych, remontowanych wałów. Ze względu na to, że często te wały tutaj już usypowały napływem wody, zostały lekko zniszczone, była też i powódź, dlatego podjęto decyzję podwyższyć, poszerzyć wały na rzece Koprzywiance. I tak jak widzimy, ciągną się te wały w kierunku na Sandomierz. Daleko tak jak płynie rzeka, na horyzoncie zamglony teren to już Sandomierz. 8-9 km z tego miejsca. Przesuwając się bardziej w lewo, wyłania się nam z powrotem zakład Sambor, o którym już żeśmy mieli możliwość o nim słów kilka powiedzieć, ale z tej strony go ładnie widać. Zakład pokazuje nam się z tej strony. O, właśnie widzimy zbiorniki, widzimy hale produkcyjne, hale magazynowe, tak? I parking po lewej stronie, gdzie przyjeżdżają samochody ciężarowe z dostawą do tej fabryki z jabłkami przemysłowymi. Prawa strona, tam gdzie widzimy te zbiorniki, lekko w prawo, widzimy na wzniesieniu kościół pod wezwaniem Świętej Trójcy w Samborcu. Widzimy dzwonnicę i widzimy sygnaturkę kościoła. Wyłania się nam to za dużych drzew. Kościół w Samborcu, jeden ze starszych kościołów, z trzech kościołów na terenie gminy. Starszy jest tylko w Skotnikach, młodszy nieco w Chobrzanach.